Ale co jest naszą pamiątką? Tak, wracamy po latarnię. Jakkolwiek źle to zabrzmiało. Oj, 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 dobra. Nie pamiętam już, kiedy ostatnio nagrywałam. Zapisy podpowiadają mi 20 grudnia, więc ojejku, troszkę mi minęło. I pewnie brzmi dziwnie i w ogóle muszę się rozgadać i w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Ale uznałam, że pora skończyć tę serię. Pewnie nie w tym odcinku. Ale to, że już się za to zabrałam, to jest dobry znak. I w ogóle pozwólcie mi się ogarnąć. Tak, wiekowa książka o animorfach. Okej, bo ostatnio byliśmy w księgarni. Dobra, to jest nasza pamiątka, która nas tu przyciągnęła. Tu mamy słynne oliwki. Mamy Le Fromage, ale gdzie jest mysz? To była najbardziej oklepana uwaga, jaką słyszałam tej nocy. Może miałaś na myśli najbardziej śmierdzącą? O Boże, to są takie suchary. Wow. Wow. No. Co tam u was, kochani? Bo ja próbuję się odnaleźć. Wróciłam do pisania, w ogóle zaginęłam w pisaniu, zaginęłam w dniówkach, nie wiem, co się dzieje. Ale stęskniłam się za nagrywaniem, stęskniłam się za gadaniem. Nawet jeśli gadam w przestrzeń i to jest wciąż cholernie dziwne. Chodźmy do nich. Chodźmy do nich, z góry was przepraszam, jeśli będę się gubić. Ale jak mówiłam, czy tutaj przez te kwiatki nie można przejść, jakby... Really? Okej. Dobra, tylko co ja tu mogę zmacać? Ogółem, naprawdę myślę, że muszę wrócić do jakiegoś horroru, bo ja się przy nich świetnie bawiłam, wy chyba też. Tak jako odskocznia. To demon jest cudowne, ale jest bardzo spokojne. Nie, tu nic nie widzę. Mówię, będę błądzić, tak totalnie będę błądzić. Okej, możemy iść na górę. Jest ścieżka, to już dużo. Do latarni. O, pięknie. Oj, mamy naszych... Jacy młodzi. Dobra. Czy zareaguję, jak tu wejdę? Okej. Czujesz jakąś różnicę? To znaczy teraz, kiedy mamy obrączki. To po ślubie! Okej. Nie. Dlaczego? Ty czujesz? Właściwie tak, tak mi się wydaje. Jakie to uczucie? Po prostu jest inaczej. To pewnie tylko odpowiedzialność, obowiązki. Obowiązki. Podoba ci się imię Ania? Może nazwalibyśmy ją tak? Rozumiem. Tak, Ania to dla niej dobre imię. Hej, chodź ze mną. O, to nie jest dobry pomysł. Na pewno potknę się i spadnę. Nie martw się, idź po moich śladach. Okej. Au, mój tyłek.
Nadepnąłeś mi na palce. Przepraszam. Nadepnęłaś. Przepraszam. To nic, spróbujmy jeszcze raz. On uczy ją tańczyć? To urocze. Dobrze widzieć jakieś takie przejawy czułości między nimi, bo... River potem była bardzo chłodna. Z winy choroby oczywiście, ale... Ślubujesz jej miłość i pociechę, że będziesz trwać przy niej w zdrowiu i chorobie, aż śmierć was nie rozłączy? Tak. A czy ty bierzesz tego mężczyznę, który stoi przed tobą, za męża? Czy ślubujesz mu miłość i pociechę, że trwać będziesz przy nim w zdrowiu i chorobie, aż was śmierć nie rozłączy? Tak. Poprzez nadaną mi moc ogłaszam was mężem i żoną. Moi drodzy, oto pan i pani Wiles. Ej, wesele. O, tak, a co myślałeś? Po prostu nie lubię ślubów, to wszystko. Cieczy zwykle wylewają mi się z oczu. Nie wiedziałam, że jesteś taki sentymentalny. O, powiedziałem z oczu, chodziło mi o usta. A przez ciecze miałem na myśli i ciecze, i ciała stałe. Dzięki, że opisałeś to tak obrazowo, Neil. Dzięki, Neil. Chodź, musimy znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. Ciebie też ostręczają całe te szczęście i radość, co? Nie, po prostu nie lubię obserwować, jak ludzie popełniają błędy. A niech to. Co z twoim ulubionym Carpe Diem? To było mocne. Jakby... Oj, Czy Ewa... Nazwanie tego błędem było mocne. Ale dobra, mamy wesele. I dalej brakuje nam dwóch wspomnień. A gdzie my jesteśmy? Dobra, to już było konkretne cofnięcie się. Tu mamy naszą parkę. O, pójdę sprawdzić, co u twojej ciotki. Dobrze, mamo. Podziękuj jej ode mnie za przybycie. Dobrze. Tak, weselne gadki. Jestem z ciebie taka dumna, Joey. Joey? A, tak miał na imię mój dziadek. Umarł, zanim się urodziłem. Mama tak mnie nazywa. Dlaczego nigdy o tym nie wspominałeś? Bo wolałem, żebyś używał mojego prawdziwego imienia. Tylko nie kolejne dzieciństwo z sentymentem do dziadków. Masz coś przeciwko takim? To znaczy, sam dość często gadasz o swoim dziadku. Co? Nieprawda. Jak sobie życzysz? Joey. Sprawdźmy te notatki, póki pamiętam. Joey. O, mamy. Przezwisko Johnnego nadane po dziadku. Okej, czyli to będzie miało jakieś znaczenie. Niech będzie. Okej, chodźmy za mamą. Jestem taka dumna z Joey'ego. Coś jeszcze? Dobra. Co my tu jeszcze mamy? No się okaże, że w ogóle przeszłam całą tę drogę do Tarni, tam było wspomnienie, ale je zgubiłam. To jest tak bardzo prawdopodobne. No bo tu mamy dalej dialog. No dobra, jesteś z niego dumna. A z ciebie też, że powtarzasz to po raz 50. Ale co jest naszą pamiątką?
Wracamy pod latarnię. Jakkolwiek źle to zabrzmiało. No, jakby nie. Nie wejdziemy. No, to pięknie. Odezwę się, jak coś wymyślę, co? Okej. Okay. Możemy jeszcze zejść na dół. Wcześniej się nie dało. Chyba. Okej. Okay. I chyba wyczuwam pamiątkę gdzieś, coś. Co to jest? Co tu się stało? Co tu się stanęło? Nic na to nie poradzimy, River. Na pewno nie chcieli. Chodź, spóźnimy się. Zaraz, czy to jest królik? Myślisz, że to stąd wzięły się te papierowe? Dlaczego miałaby mieć obsesję na punkcie jakiegoś rozjechanego zwierzaka? Zwłaszcza po tylu latach. Mnie nie pytaj, ty tu jesteś kobietą. Przekonasz mnie, że tylko ja, jeśli odważysz się na skok na bungee bez liny. O Jezu, tak. Nie, nie mów, że rozjechany królik to jest wspomnienie. No nie. Martwy królik. Martwy królik. Uliczna padlina z dniu ślubu John'ego i River. Dobra, ale jeśli ona była chora, to czasami takie szczegóły mają znaczenie. Zwłaszcza jeśli ona to przeżyła. A skoro to jest nasza pamiątka, to się z czymś łączy. Przygotujmy martwego królika. Why not? Why not, why not? Tak, przygotujmy. Teraz zrobimy to tak. O, akurat będzie proste. Mhm. Dobra. Lecim. Dobre wesele poznasz po tym, że pamiątką jest uliczna padlina. Hej. Może zobaczyła to i uznała za metaforę okropnego małżeństwa. Więc wiele lat później zaczęła składać króliki, bo przypominała sobie, jak przegniła była padlina. Albo wiesz, coś podobnie pretensjonalnego. Raczej nie. Tak, fajna historia, Nil. Ojej. Biedactwo. Wszędzie dziś widzimy potrącone zwierzaki. Oj, nie patrz tak na mnie. Pachnie farmą. I padliną. Deaktywuj symulację zapachów, albo wynośmy się stąd wreszcie. Ojej. Dobra, gdzie my możemy iść? O, jak dobrze, że... Kunik? Kunik? Dobra. Oho. Wow. Nie rób tego. Czego mam nie robić? Wiesz czego? Mam nie zrezygnować z przejażdżki konnej? Ile ty masz lat? 5? No dobra, nie zrezygnuję. Przestań marnować czas, Nil. O cholera. To się nie może dobrze skończyć? Tak! Nie! Niech to diabli. O tym nie wspominali w zakresie moich obowiązków. Zostaw go. Okej. Wiejski głupek. Dziękuję. Dziękuję za tę scenę. I słusznie, zostaw go. Chodźmy. O mój Boże, jak ja ich uwielbiam. Jakby... Ojej.
Chyba, że my musimy za nim iść, ale no. Nie się dobrze bawi. A my chodźmy zwiedzać. Ojej. Nie każecie mi zawracać tak daleka, nie? Czy to jest. Ja tam widziałem konia, chodź tu. Okej. Tylko czy to są osoby, które musimy gonić? No właśnie, niekoniecznie. Ale miły dodatek. I w ogóle bardzo podoba mi się motyw jakby niepamiętania twarzy osób, które nie mają znaczenia. To jest taki drobiazg, ale bardzo klimatyczny. Dobra. Tylko idziemy, mamy nasze towarzystwo. Ja wcale tu nie pytam o Nila, bo... Tylko wychodzi na to, że my musimy za nim iść. Nil. Ale wracając do moich pomysłów na kanał, bo mówię, już wcześniej wspominałam, co chwilę słyszę w swoich filmach, jak to narzekam, że brakuje mi horroru. I chyba się za jakiś wezmę. Znaczy, myślałam o IB, ale niedługo wychodzi remake. I wydaje mi się, że to będzie miało więcej sensu. Z takich drobnych aktualizacji to Midnight Train szykuje jakby nowszą wersję z dodatkowymi zakończeniami, z pewnymi rzeczami, które mogą być ciekawe, ale to będę was informować na bieżąco, bo sobie pewnie przynajmniej jakoś tak wstępnie ogramy, bo nie chciałabym powtarzać tej serii, chociaż ja ją bardzo lubiłam. Bardzo, bardzo. No dobra, znalazłam towarzystwo i... Pychalo? O, okej. Czy to na pewno dobry pomysł? Powinna sobie poradzić. Nie, jest początkująca. Ale jeszcze nigdy nie robiła tego sama. Nic mi nie będzie, nie jestem dzieckiem. Tak trochę ją tak potraktowali, bo ona jest obok, nie? Tak, ty syn. O. River! Czy ona będzie miała wypadek? Nie, dobra. Nie róbcie mi złych rzeczy. Co z tobą, jedziemy? Hej, zaczekaj! Ciekawe, czy Neil zlazł już z konia. Chyba nie. To dokładnie o 19% więcej niż potrafię wytrzymać. Co za kretyn! Jedziemy? Dajesz! O, do 100 karaczanów! No jajku, tak! Mogę cwało? Czy mój koń się zawsze... Dobra, jej! Dobra, to jest zajebiste. Lećmy za nich. Czy ja go... Dobra, czyli zrzuciliśmy go. W ogóle ten sterowanie jest dziwne. Tylko się zatrzymuje na losowych rzeczach. Ale... Tak, to jest plus 10 do dobrej gry. Gdzie ta sierota? Zobacz, ta pamiątka będzie w sam raz. Ale już nigdy nie wsiądę na tego konia. Musisz sama załatwić ogniwa. Nie ułatwiasz. Cykor jeden. Dobra. Gdzie jest nasze towarzystwo? Gdzie są nasze pamiątki? River! River! Okej. A w ten sposób? To elegancko. Okej, Johnny! Już? Jakby tak już? Whatever. Ale to jest bardzo fajne wspomnienie. Takich wspomnień potrzebujemy. Nie rozmawiajmy nigdy o tym, co tu się wydarzyło. Ja bym pogadała. A pamiątka? Ile ja mam tego? Halo? Jak się...
Dobra? Okej, okay. Wykryta pamiątka. Koń wykrył pamiątkę. Czy ja bym mogła? Coś tu się zepsuło. Ale jest tak. Przygotujmy. Co to w ogóle jest? Jakaś torba? A może być? Chyba właśnie zrąbałam. Albo i nie. Pewnie się dało to zrobić prościej. Ale powie... Wróć. I tu. Elegancko. I lecimy. Myślę, że jeszcze jedno wspomnienie na ten odcinek, tak w ramach rozgrzewki. Zwłaszcza, że to chyba będzie ważne wspomnienie. Okej. Okay. Czy diagnoza jest pewna? Tak, właśnie, co jej jest? Tak, zgadzamy się co do wyników badań. Niestety, jak w większości przypadków całościowego zaburzenia rozwoju, diagnoza jest raczej późna. Zaburzenia rozwoju. Gdyby wiedziała pani już w dzieciństwie, mogłoby to zaoszczędzić pani wielu kłopotów. Okej, całościowe zaburzenia rozwoju. Żeby nie zgrywać dyletanta, jak zwykle lecimy z Googlem. Jakby rozumieć fabułę to po całości. To może być zespół Aspergera. Tylko faktycznie wykryli go dość późno w takim razie, bo autyzm i takie sprawy już zwykle wychodzą we wczesnym dzieciństwie, nie? Ma pan jakieś książki na ten temat? Ta jest autorstwa Tony'ego Atwooda. Jest jednym ze specjalistów w temacie. Możecie pożyczyć ją całkowicie za darmo. Tylko mi z nią nie ucieknijcie. Dziękuję, doktorze. A teraz jesteście parą? Nieślubną i niezwiązaną żadnymi innymi prawami. Tak, rozumiem. Mógłbym dać wam skierowanie do wyspecjalizowanego doradcy, jeśli chcecie. Czy jest coś niepokojącego w waszym związku? Nie? A pan? Nie, wszystko w porządku. No właśnie byłabym zdziwiona, gdyby powiedział coś innego przy niej. Niemniej jednak myślę, że pan również powinien przejrzeć tę książkę. Pomogłoby to panu zrozumieć jej chorobę. Wolałbym nie. A to dlaczego? Cóż, decyzja należy do pana. W międzyczasie jest coś, co może jej pomóc. Nazywa się hipoterapia. Pewnie z końmi, prawda? Oferuję ją ranczę na północ stąd. Mogę się z nim skontaktować. A nie mówiłam? Czy oni jeszcze tutaj coś mają? To jest ta nasza pamiątka. Okej. Dobra. O Tonym Atwoodzie. Autor serii książek na temat schorzenia River. W ogóle, kolejna ważna sprawa. Czy taka persona faktycznie istnieje? Zgadza się. I faktycznie ten pan napisał książkę na temat zespołu Aspergera. Fajne, fajne nawiązania. Czyli to może być trudne. I w ogóle znów, oni nie idą w klasyczne jakieś takie książkowe, powiedzmy, baśniowe relacje. Johnny się boi. Tak bym powiedziała, dlatego nie chcę wnikać w jej chorobę. I to też jest dla mnie najzupełniej naturalna reakcja, nawet mimo miłości i wszystkiego innego. I znów dziobak. Dzień dobry. Nie mogę uwierzyć, że historia tego wynaturzenia sięga tak daleko wstecz.
Wygląda na to, że ktoś dobrze się nim opiekował. Ale i tak ma naprawdę koszmarny gust, jeśli chodzi o zwierzęta. Dziobaki, to ty szanuj. To pepe. Przepraszam, mógłby pan uciszyć zegar? Tykanie naprawdę bardzo jej przeszkadza. To nie takie straszne, nic mi nie jest. Nie ma problemu, dbanie o klienta to nasza standardowa polityka. Proszę dać nam znać, jeśli jeszcze coś sprawia, że czujecie się tu nieswojo. Dziękuję. To wyjaśniałoby zegary w domu Johnego. Dobra, tykanie zegara. Pewnie tylko to, że jej przeszkadzało, ale w takim razie ma znaczenie. Jest. Coś, czego nie znosi River. To jest w sumie urocze. Czy to będzie nasza pamiątka? Aha. Ale tu jeszcze coś mamy. Jeszcze chwilka. Na pewno zaraz cię zawołają. Dobra. Nie mam. Tak, tak. To wynaturzenie. Sam jesteś wynaturzenie. No. Tak. Dobra. I sądzę, że tu sobie skończymy. Ja wam bardzo dziękuję i przepraszam, że tyle to trwało, no ale... Jak wspomniałam, ostatnio żyłam innymi rzeczami. Co nie zmienia faktu, że ja naprawdę za tym tęsknię. Dobra. Chyba widzę. I ja w tym momencie się z wami żegnam. Cześć!